z okazji prima aprilisu. Z okazji prima aprilisu pragnę być bardzo kontrowersyjnym, a nuż komuś da to troszkę do myślenia, a ja to potem wszystko odwołam. Z okazji prima aprilisu chcę wam powiedzieć, że uzależnienie wszystko jedno od czego. Jest to nieświadome podejmowanie decyzji. Jeżeli ja podejmuję jakąś decyzję bez użycia świadomości, to znaczy, że ja jestem uzależniony. Dotyczy to oczywiście, dotyczy to alkoholu. Jeżeli piję bez sensu, bez zastanowienia się, no to jestem uzależniony. No, to jest oczywiste, ale twierdzę, że również uzależnienie jest to podejmowanie, nieświadome podejmowanie decyzji w sytuacji, kiedy na przykład jestem uzależniony od chociażby jedzenia chleba. Czyli ja, nie zastanawiając się, co mam jeść, biorę, kroję kromkę chleba, smaruję masełkiem z jednej strony, bo się nie zastanawiam, gdybym się zastanowił, to bym smarował z dwóch stron. No, smaruję z jednej strony kromkę chleba, wkładam wędlinkę, no bo się nie zastanawiam, do tego dokładam jakiś ogóreczek albo pomidorek, no bo się zastanawiam, żeby się coś przydało odżywczego, jakiś listek sałaty. I co? I zjadam to bez zastanowienia. Lub ewentualnie mogę po prostu kupić coś pysznego w rodzaju Big Maca. Też się nie zastanawiam. Kochani, i chcę wam powiedzieć, że uzależnienie jest to podejmowanie decyzji bez zastanowienia się. I z okazji prima aprilisu informuję was, że w większości my jesteśmy uzależnieni od naszych przekonań z dzieciństwa. My jesteśmy od dziecka uzależnieni od takiego przekonania, że miłość wszystko wybaczy. To znaczy, że wszystko jedno, z kim się ożenię, wszystko jedno, jak bardzo ta osoba mnie kocha, ważne jest, żebym ja wierzył w to, że będę szczęśliwy. I dlatego informuję was, że istnieje wiele dolegliwości, które są uzależnieniem od czego? Od nieświadomego podejmowania decyzji. Czyli ja nieświadomie zachowuję się w ten sposób, żeby to moje uzależnienie dokarmiać swoim zachowaniem. Kochane, drogie, cudowne pochwiczanki, to było do was. Prima aprilis.